Dzień dobry, Jacek Zdybski, dermatolog Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin. Co nowego w atopowym zapaleniu skóry? Atopowe zapalenie skóry jest coraz lepiej poznane i coraz bardziej sprecyzowane są kryteria, jak rozpoznawać tę chorobę. Okazuje się, że jest to choroba dorosłych, dlatego że w populacji 13% populacji dziecięcej ma atopowe zapalenie skóry, a około 7% populacji dorosłej ma atopowe zapalenie skóry. Czyli wydaje się, że więcej dzieci, ale jednak nie, dlatego że w populacji całej 20% tylko stanowią dzieci. Czyli te 13% z tych 20% to jest mniej niż te 7% z 80%. U dzieci choroba jest genetyczna, czyli mamy defekt wrodzony, różny, ogólnie naskórkowy, ale ceramidów, filagryny czy jakiś protein. I ten defekt powoduje to, że skóra nie jest barierą i przepuszcza różne czynniki z zewnątrz środowiskowe, które normalnie, które powinny się odbić od skóry, one przechodzą przez te dziury tam w naskórku i dochodzi do stanów zapalnych. Natomiast u dorosłych jest to niespowodowane genetyką, bo jeżeli byłoby z genetyką, to raczej by to się zdarzyło w ciągu dzieciństwa, tylko epigenetyką. Epigenetyka, epigenetyczna przyczyna, czyli taka, że zaszły zmiany genetyczne w obrębie komórek keratynocytów, czyli w komórkach naskórka, ale te zmiany genetyczne były pod wpływem czynników środowiskowych. I to się dzieje. Czyli mamy skórę, która jest poddana, która nie ma jakichś genetycznych wad wrodzonych, ale jest poddana długim ekspozycją na czynniki niekorzystne środowiskowe. Jakieś surfaktanty, zanieczyszczenie środowiska, pot, roztocza, kurz, pleśnie, różne rzeczy. I to, jeżeli jest wyjątkowo długo i wyjątkowo dużo tego na naszej skórze, wtedy dochodzi do zmian epigenetycznych, czyli dochodzi do zmian w strukturze keratynocytów. Takie metylowane formy się tworzą i to powoduje, że te keratynocyty i ta bariera naskórkowa, która była do tej pory dobra, raptem staje się niedobra i raptem z tego robi się to. Czyli się uszkadzają te komórki i na nieszczęście taka zmiana epigenetyczna jest jednostronna. Nie można jej odwrócić. Czyli jeżeli teraz byśmy przestali stosować, narażać się na te czynniki ekspozycyjne, to już to nie wróci. Już ta bariera będzie uszkodzona. I to tłumaczy, dlaczego mamy pacjentów w wieku 45-50 lat, którzy raptem rozwijają atopowe zapalenie skóry ni stąd, ni zowąd. Kryteria diagnostyczne atopowego zapalenia skóry też zostały ujednolicone, uproszczone. Czyli jeżeli mamy pacjenta z wysypką, wypryskowymi zmianami swędzącymi, które są przewlekłe i które oszczędzają albo są mniej nasilone w zgięciach, czyli w pachwinach pod pachami, i nie można wytłumaczyć tych zmian skórnych inną chorobą, czyli na przykład świerzbem, kontaktowym zapaleniem skóry, czy jakimś chłoniakiem skóry, to taki pacjent można rozpoznać, że ma atopowe zapalenie skóry. Czyli przewlekła, wypryskowa, swędząca choroba, mniej w pachwinach, w pachach, niewytłumaczalna innym jakąś jednostką chorobową konkretną, AZS. Jeżeli chodzi o leczenie, to tutaj cały czas jest nacisk na odtworzenie tej bariery naskórkowej, na leczenie przeciwzapalne, żeby zmniejszyć te stany zapalne i tutaj różne interleukiny, biologiczne leczenia. To jest temat na inny film, ale tutaj chciałem właśnie podkreślić to, że coraz bardziej wiemy już dlaczego, mamy odpowiedzi na pytania dlaczego dla wielu pacjentów, gdyż wielu pacjentów chce wiedzieć dlaczego akurat u niego to się stało i taka odpowiedź, wiem, że to może być genetyczne, że trzeba unikać czegoś, jest dla pacjentów niewystarczająca i często też pomaga zrozumieć i podejść, zaakceptować swoją chorobę. Gdyż dlaczego pacjenci często szukają takiego idealnego rozwiązania, a to unikając czegoś i tak całe życie próbują różnych eksperymentów, i to często przynosi więcej frustracji niż pożytku. Zapraszam do polubień strony, subskrypcji i śledzenia naszych mediów społecznościowych, jeżeli zainteresował Państwa temat.